Witajcie moi kochani bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Maciej na YouTubie. I dzisiaj moi drodzy przychodzę do Was z taką oto krzyżóweczką XXL za 10 zł. Dla wszystkich zainteresowanych krzyżóweczka jest z numerem 6, także zobaczymy czy przyniesie mi szczęście. I zaczynamy sobie ją drapać od razu na sam początek moi drodzy. Myślę, że wszystko będzie dobrze widoczne. Gdyby tak nie było, piszcie w komentarzach. A ja zaczynam drapać bez zbędnego gadania, bo krzyżóweczka jest dość dużych rozmiarów. Ja jej wcześniej nie zaczynałem, tak żebyśmy wszystko mogli sobie tutaj na spokojnie razem wydrapać. No i zaczynamy. Będę Wam przesuwał tą krzyżóweczkę z dołu do góry, żeby nie było problemu. No i mamy literkę Z. Szukamy literki Z. Mamy w słowie zaplecze. W tym miejscu w słowie perkos. W słowie zaplecze jeszcze drugi raz mamy literkę Z. Także tak to wygląda. Wszystkie osoby, które dopiero dołączyły do mojego kanału, bardzo, bardzo serdecznie zachęcam do subskrypcji. Niekoniecznie mówię tutaj o zostawianiu dzwoneczka, bo zdaję sobie sprawę, że nie każdy ma ochotę otrzymywać powiadomienia, ale fajnie by było, gdybyście zasubskrybowali mój kanał i zostali ze mną na dłużej. Także jeżeli jeszcze tego nie robisz, to bardzo, bardzo Cię o to proszę. No i standardowo zostawiamy łapkę w górę pod filmem, moi drodzy. Jest to bardzo, bardzo motywujące do nagrywania kolejnych dla Was filmów. Dobrze, mamy literkę Z w słowie nihilizm, za kole. I zajrzyjcie do opisu pod filmem, bo tam czeka na Was konkurs z okazji 400 subskrypcji i konkurs dla wspierających kanał, który kończy się z dniem 31 sierpnia, także bardzo mało czasu zostało do wyłonienia dwóch zwycięzców. A my sobie przejdźmy do literki N i mamy w słowie negatyw. Drukarnia. Ciekawe, czy coś uda się trafić w tej krzyżóweczce. Bardzo mnie to ciekawi. Trzy słowa w każdej krzyżówce to minimalna wygrana w wysokości 5, w wysokości 10 zł. No i zobaczymy, czy to się uda dzisiaj trafić. Literka N. Jeszcze tutaj nie zdrapałem literki N. Słyszę, jak krzyczycie. Słyszę. Słyszę. Jeszcze tam w górze nie zdrapałeś. Tutaj. Atrament. No właśnie. Ślepota ze mnie. Zobaczcie. Tak to wygląda. I szukamy literki N. Mamy ją w słowie Ateny. W słowie recenzja. I z tego co widzę, dalej nie. W słówku bonusowym również nie ma. Tutaj mamy literkę N. I czy to wszystko? Chyba tak. Lecimy z kolejną literką. Ile tutaj jest liter? 18. Lecimy z trzecią literką, jaką jest literka C. I zaraz zobaczymy, czy literkę C będziemy mieli. W słowie bonusowym tej literki nie ma. A tutaj mamy w słowie car, tudzież zaplecze. W słowie walc. Napiszcie mi bardzo Was proszę w komentarzach, jakie zdrapki są dla Was szczęśliwe, w jakich zdrapkach udało Wam się wygrać fajne wygrane, jakieś takie naprawdę
ciekawe. No i w opisie macie też mojego maila. Gdybyście chcieli, możecie mi na maila wysłać jakieś zdjęcia z waszymi wygranymi, podzielić się tym. Także czekam na wasze informacje odnośnie wysokich wygranych. Możecie mi napisać, jakie zdrabki były dla was najbardziej szczęśliwe. Niekoniecznie te, które są w obiegu, być może te, które już zostały wycofane, być może mieliście swoje ulubione zdrabki. Także jak najbardziej proszę o podzielenie się tutaj takimi informacjami, jeżeli oczywiście to nie jest tajemnica. A my mamy literkę P. Bardzo chętnie się dowiem, jakie zdrabki dla was były ciekawe, jakie były wygrane i szczęśliwe. A czy ciekawe, to już jest inna bajka, moi drodzy. W słówku w zaplecze mamy literkę P. I czy jeszcze gdzieś? Czy jeszcze gdzieś ta literka P tutaj się kryje? Już chyba nigdzie. Mamy w słówku bonusowym niestety nie mamy tej literki. Tutaj mamy w słówku Peru. Puli. W tym miejscu mamy literkę P. Oby, słuchajcie, się udało trafić. Oby, oby. Trzymamy kciuki. Trzymamy, trzymamy. Por. I to by było chyba na tyle. Dobra, lecimy z kolejną literą. Kolejna jest U. I czy mamy U? Literę U mamy w słowie drukarnia. W słowie Laura. Od razu z tego miejsca pozdrawiam koleżankę Laurę z pracy, jeżeli mnie ogląda. Słuchajcie, w pracy się dowiedzieli, że mam kanał. Teraz życia nie mam. Codziennie pytają, co ja będę nagrywać. Szczególnie Anglicy oczywiście. Co będziesz nagrywać, jakie... O co to chodzi w tych krzyżówkach, w tych zdrabkach, prawda? No wiadomo, Anglicy języka polskiego nie znają, ale słuchajcie, no naprawdę, kiedy następne losowanie, kiedy następne konkursy, duża jest ciekawość z ich strony. Mnie to cieszy, moi drodzy, ja zawsze powtarzam to, co jest publicznie, to tego się nie da ukryć, także... Jak już natrafili na mój kanał, jak już nigdy to nie było tajemnicą, tak? Ale też o tym nie mówiłem na prawo i lewo. Także jeżeli już się dowiedzieli, no to no to zadają pytania. No troszeczkę męczące jest to, powiem szczerze, na dłuższą metę, ale jest to oczywiście bardzo sympatyczne. Także. Może kiedyś zrobimy taki odcinek, że pozdrowię tutaj moich Anglików na odcinku, ale na razie nie, na razie się skupmy na krzyżówce, szukamy literki J. Mówię, skupmy się, a tak naprawdę to ja się rozgaduję. Dokładnie tak, mamy w słówku ujazd. I mamy kolejną literę. Literka E, moi drodzy, w słowie negatyw, w słowie zaplecze. Nawet dwa razy, zobaczcie. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o literkę E w pierwszej krzyżóweczce. Zobaczcie, w słówku bonusowym mamy również literkę E, mamy w słówku remiza, w słowie eter, no dokładnie, wszystko to, co dzieje się na tym kanale,
jak i również na innych kanałach idzie w eter, także ciężko to ukryć, jak już się znajomi dowiedzą, to już, no to już trudno, tak? No, ja się nigdy w życiu nie miałem tego zamiaru ukrywać, ale też jakoś tak nie miałem specjalnie potrzeby o tym mówić, prawda? No bo tam zdrabki, prawda? Ktoś się zapyta, o co chodzi, dlaczego nagrywasz zdrabki, dlaczego, jaki jest powód. I wiecie, jak to jest. A tak to można po cichutku nagrywać. Znajomi nie wiedzą, rodzina nie wie. A u mnie i rodzina, i znajomi wiedzą, także i w pracy wiedzą, i przyjaciele. No przyjaciele to oczywiście, że wiedzą. To nie ma innej opcji, moi drodzy. Moi przyjaciele wszystko o mnie wiedzą. Podkreślam, przyjaciele, nie znajomi, nie koleżanki, nie koledzy, przyjaciele. Tutaj mamy literkę M. Co my dalej mamy? Gadam i gadam. I z tego co widzę, to ta literka M za bardzo się nam tutaj nie pojawia. Mamy w słówku room. Mamy w słówku emulsja. Pewnie połowę liter już przeoczyłem, ale... O, i mamy to, co najbardziej lubię. Samogłoskę A. Po prostu, oj, przepraszam, może tak. I mamy ją w słowie osad, w słowie taksi, w słowie car, wrona, walc. Tutaj jeszcze mamy w słowie drukarnia, negatyw, kadra. I czy to by było na tyle? Chyba tak. Przejdźmy sobie do kolejnej krzyżówki. W bonusie mamy w słówku remiza, Laura, moja koleżanka z pracy, kra, oczywiście Polka. Tutaj mamy słowo istota, jeszcze w słowie raj. Raj to będzie, jak trafią nam się, jak trafi nam się 10 słów i wygram 150 tysięcy, to wtedy będzie raj, moi drodzy. Literka A, sporo tej literki A, ale nie aż tak dużo, jak bym sobie tego życzył, bo chyba jeszcze żadne słowo nie zostało utworzone. A zazwyczaj, kiedy trafia się ta literka A, to jakoś tak liczymy, prawda, że jednak więcej tych słów się trafi, więcej tych słów się ułoży. Także zobaczmy, sprawdźmy. Mamy w słowie park, mamy w słowie rybak i to by było na tyle, jeżeli chodzi o literkę A. Przejdźmy sobie do kolejnej litery, a kolejną literą jest litera X, także no powiem szczerze, że chyba tylko w tym jednym słowie taksi, ale możemy kontrolnie oczywiście spojrzeć, ja razem z Wami spojrzę, ale no nie, tylko w jednym słówku literka X. Także mamy literkę I po raz, kolejną literką, jaką mamy, jest literka I, może tak, dokładnie. I zobaczcie, mamy tutaj, mamy w słowie Fiodor, mamy jeszcze literkę I w słowie drukarnia. To chyba na tyle, także przejdźmy do drugiej krzyżóweczki. Ja już widzę w słówku bonusowym i również w słowie istota, w słowie kciuk, w słowie pionowym politeizm, w słowie lutnik, lutnik, dokładnie tak. I lecimy z trzecią krzyżóweczką. Mamy w słowie nihilizm, nawet dwukrotnie. Mamy w słowie, no i się nie będę za bardzo rozpędzać, bo dalej już tej literki I nie mamy. A tutaj mamy literkę D. D jak? D. D jak dasz kciuka? Dasz kciuka w górę? D jak dasz kciuka? Dokładnie tak.
słowie wodnik, na trzeciej pozycji mamy literkę D, w słowie kadra, również trzecią literką jest literka D, w słowie drukarnia. I to by było chyba, jeżeli chodzi o literkę D, na tyle. Moi drodzy, muszę się spieszyć, bo mi bateria pada, powiem szczerze. Będą niezłe chocki klocki, jeżeli mi tutaj w połowie urwie. Jeszcze jedną, jeszcze mamy sporo liter do zdrapania, a ja tutaj mam baterię, że tak powiem, na wykończeniu. Mamy pierwsze słowo w trzeciej krzyżówce, tutaj gdzie oczywiście jest ten bonus, mnożnik. Tutaj jeszcze nie zdrapałem literki I. I lecimy z ostatnim rzędem liter. I mamy literkę L. L w słowie los. Los w słowie saldo. W słowie, czy jeszcze jest tu jakaś litera L, moi drodzy? W słowie walc. Walc, bardzo ładne słowo. A tutaj jeszcze mamy w słowie lutnik. Zobaczcie, pięknie. W słowie puli, to już jest, oj, to jest chyba pierwsze słowo w tym, tej krzyżóweczce. Tutaj nam się ukryła literka L. Napiszcie mi też w komentarzu, jak Wam się podoba tego typu odcinek. Taki bardziej pogadankowy, prawda? Bo ja jednak tego filmu nie przyspieszam. Także dajcie znać, jak Wam się podoba, czy jesteście w stanie wytrzymać ze mną tych 20 parę minut, ile ten film trwa. Dajcie koniecznie znać, bardzo chętnie się dowiem, jak wy ze mną wytrzymujecie ten czas z tą strawką, bo oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że no nie każdy ma możliwość obejrzenia odcinka oddechy do dechy, mówiąc kolokwialnie. Jednak część osób te odcinki przewija. Ja sobie zdaję z tego sprawę, natomiast będzie mi miło, że jeżeli zostaniecie ze mną tak długo, jak się tylko da, maksymalnie długo, bez przewijania, będzie mi bardzo, bardzo miło. Zobaczcie, kolejne wyrazy nam się tworzą. Mamy słowo udo. Jak to się mówi, są dwa uda. Albo się uda, albo się nie uda. Ale mamy tutaj jeszcze trochę liter do zdrapania. Także czekam na Wasze komentarze, czekam na Wasze informacje dotyczące szczęśliwych dla Was drapek i większych wygranych. Nie muszą być te, słuchajcie, maksymalne, ale jeżeli chcecie się podzielić, to maila zostawię Wam w opisie pod filmem. Kontakt do mnie jest oczywiście również dołączony, także Facebook, Messenger, mail, Instagram, jak kto woli. Zachęcam do kontaktu, jeżeli ktoś ma ochotę. A my szukamy literki F. F mamy w słowie Alfred. I czy to tyle? Tak, to by było na tyle. Przejdźmy sobie do ostatnich trzech literek. A mamy literkę Y. Zobaczcie. Fantastycznie. W słowie ryki. I to by było na tyle. Dużo liter w ogóle jest zdrapanych, prawda? Wydawać by się mogło, że bardzo, bardzo dużo mamy tutaj tych wyrazów. Ale czy tak będzie? W słowie bonusowym literki Y nie mamy. Tutaj mamy jeszcze w słowie styl. Przejdźmy do ostatniej, przedostatniej litery, litera B. I co my tutaj mamy, moi drodzy? Litera B w słowie brat, w słówku, no i chyba to by było na tyle. Literki G nie było, prawda? Literki W też nie było. No to lecimy sobie z kolejną literą. Mamy literkę B. Tutaj jeszcze była literka A, oczywiście, którą musiałem pominąć. Ale skupmy się na literce B, ale jej nie widzę w drugiej krzyżóweczce, także mamy ją na samym końcu. I już literkę B widzę w tym słówku. Tutaj literka B. I moi drodzy, przekonajmy się o tym, jaka będzie ostatnia literka, a będzie to literka G.
Także słowo bonusowe nam się na pewno nie utworzy, ale jeszcze sprawdźmy tą literkę G na sam koniec, gdybyśmy mieli jakieś słowo. Litery S nie było, litery K nie było, litery R nie było, R nie było, K nie było, S nie było, W nie było, A było. Literki T też nie było, także w pierwszej krzyżówce zaraz sobie przejdziemy do, przeanalizujemy sobie, moi drodzy. Mamy literkę G, w słowie gra, w słowie agrafka i w ostatniej krzyżóweczce w słowie ulga. Ulgę to będziemy mieli, jeżeli wygramy. No dobrze. Przeanalizujmy sobie sytuację. Na pewno w słówko bonusowe nam się nie trafiło. No wiadomo, że nam się nie trafi, no bo 70 zł, słuchajcie, to by nam nie dali. I teraz co my tutaj mamy? W pierwszej krzyżówce mamy tylko słowo dno. Oby nie okazało się dno. W drugiej krzyżóweczce mamy mamy słowo udo. No i to byłoby chyba jedno słowo w niej. I w trzeciej krzyżóweczce mamy słowo. Czy mamy w ogóle jakiekolwiek słowo, słuchajcie? Nie, nie mamy żadnego. Nie mamy. Tu się nie utworzyło. S nie było, W nie było. Literki H nie było. No dobrze, pusto, pusto. Sprawdźmy sobie literki kontrolne dla potwierdzenia. A nuż udało mi się coś przeoczyć. Mamy O, M oraz I. Całe szczęście, moi drodzy, że te literki kontrolne tutaj są, bo w razie czego zawsze można do nich zerknąć. No nic, moi drodzy, krzyżóweczka okazała się pusta. Ja Wam życzę miłego piątku. Widzimy się w kolejnym odcinku. Zaglądajcie do opisu, subskrybujcie kanał i trzymajcie się ciepło. Pa, pa!